Pierwszy punkt. Udało Wam się odnaleźć najnowszy odcinek chrześcijańskiej telewizji internetowej, albo ten odcinek odnalazł Was na Facebooku, czy też na YouTubie. Zróbcie drugi krok. Posłuchajcie tego, co chcemy Wam dzisiaj przekazać. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale czytamy: jeśli więc mamy wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania wiary. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć w naszych słabościach, lecz podobnie jak my, doświadczonego we wszystkim oprócz grzechu. Śmiało więc zbliżajmy się do tronu łaski, abyśmy we właściwym czasie otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę pomocy. Stoimy dziś na progu czasu pasyjnego. W pierwszą niedzielę czasu pasyjnego chcemy podążyć za Jezusem w tej Jego ostatniej ziemskiej drodze. Ta droga naznaczona jest cierpieniem, odrzuceniem, nienawiścią i na końcu śmiercią. My z naszego życia staramy się wyeliminować tematy, które dla nas są trudne, które dla nas są niesprzyjające. Próbujemy gdzieś na bok odsunąć temat śmierci, temat cierpienia, temat grzechu, chcąc za każdym razem tylko i wyłącznie przeżywać radości, szczęście i mieć na swojej twarzy uśmiech. Czas pasyjny powoduje, że choć na chwilę wyrywamy się z tego może trochę wyimaginowanego świata radości, szczęścia i sukcesu i podążamy za Jezusem, naśladując Go drogą, w której odnajdujemy choroby, odnajdujemy śmierć drugiego człowieka, znajdujemy tych, którzy są odrzuceni, wyciągamy dłoń do tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Jezus jako arcykapłan, czyli ten najwyższy z kapłanów, składa za życie każdej i każdego z nas ofiarę na krzyżu Golgoty. W liście do Hebrajczyków autor napisał, że dzieje się to na tronie łaski. Na tronie zwykle zasiadał sędzia albo władca, który pełnił funkcję sędziego, który skazywał swoich podwładnych za ich złe zachowanie. A Jezus, arcykapłan, który zasiada na tronie, przynosi nam łaskę, przebaczenie za nasze grzechy. Może nie czujemy się dzisiaj na tyle godni, aby podejść do tego tronu łaski. Może uważamy, że nasze życie naznaczone jest tak mocno grzechem, że nie zasługujemy na to. Mamy dziś spojrzeć na miłującego i uśmiechniętego, choć przybitego do krzyża, Jezusa Chrystusa. Tego, który cierpi razem z nami za nasze grzechy i za nasze winy. W tym bólu cierpienia uśmiecha się do nas i zaprasza: przyjdź do mnie. Chcę również Tobie przynieść łaskę i ukojenie. Przyjdź, abyś otrzymał miłosierdzie, znalazł łaskę pomocy, mógł przeżywać swoje radości i szczęścia przeplatane nieszczęściami i doświadczeniami. Abyś budował się jako chrześcijanin, naśladowca Chrystusa. Zapraszam Was do tego, abyście uczynili drugi krok, wiedząc, że już jesteśmy w czasie pasyjnym. Tym drugim krokiem będzie poznanie Chrystusa, tego, który jako łaskawy Bóg zasiada na tronie łaski i miłosierdzia.